To ważne wyróżnienie, bo przyznane przez uczniów, mówi Piotr Augustynowicz, zwycięzca plebiscytu Radia 5 na najlepszego nauczyciela powiatu ełckiego. Dziś w obecności uczniów oraz dyrektora szkoły wręczyliśmy mu pamiątkową tablicę, dyplom oraz kwiaty. Piotr Augustynowicz od ponad 11 lat uczy historii w zespole szkół nr 2 w Ełku. Pełni również obowiązki komendanta ełckiego oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej. Zwycięzca przyznaje, że bycie nauczycielem to jego pasja i nie wyobraża sobie pracy w innym zawodzie. Jest to takie, można powiedzieć, najważniejsze wyróżnienie. Bo wyróżnienie, na które w cudzym słowie można powiedzieć, że złożyli się uczniowie, nauczyciele, absolwenci też naszej szkoły. A więc takie docenienie ze strony ludzi codziennej pracy, pracy zawodowej, no jest najbardziej, takie bym powiedział, budujące, najbardziej miłe. Bym trochę to porównał do wyborów prezydenckich, że tak jak prezydent Rzeczpospolitej, który jest wybierany w wyborach powszechnych, ma największy mandat i zaufanie, by ten urząd sprawować i jest to dla niego zaszczytem i prestiżem, tak i dla mnie ten plebiscyt jest takim właśnie zaszczytem, prestiżem wielkim. Z wyróżnienia cieszy się również dyrektor zespołu szkół nr 2, Barbara Fiedoruk. Jak mówi, nagroda potwierdza fakt, że nauczyciele tej szkoły są najlepsi. Ta nagroda, którą otrzymał pan Piotr, to takie szczególne wyróżnienie, bo wydaje się, że najważniejsi w tej naszej pracy są uczniowie, a to oni jego docenili. Uczniowie zespołu szkół nr 2 zgodnie twierdzą, że wychowawca zasłużył na tytuł najlepszego nauczyciela. Dziś usłyszeliśmy od nich, że Piotr Augustynowicz to osoba, którą warto naśladować. Uważam, że pan Augustynowicz jest bardzo dobrym nauczycielem. Dzięki panu stwierdziłam, że wybranie matury rozszerzonej na historii to dobry wybór i sądzę, że naprawdę dobrze mnie przygotowuje i jak najbardziej. Uważam, że jest to bardzo dobry nauczyciel. Jego właśnie powołaniem jest to, żeby przekazywać wiedzę innym. No i myślę, że jak najbardziej właśnie zasłużył on na to, żeby dostać takie wyróżnienie. No i z góry mu za wszystko dziękuję i na pewno będę go mile wspominała. Pan Augustynowicz jest osobą zdyscyplinowaną bardzo. Ma wielkie idee. Jest dobrym przykładem do naśladowania dla młodych ludzi.